Panie Solono, nie już tak łatwe jak tam z bazą. Znaczy jest łatwe, ale nie tak szybkie. Potrzebujemy mobilne centrum operacyjne z przechowaniem pojazdów na miejscu numer 3. W mobilnym umieszczamy, albo jest puste, albo umieszczamy sobie motor, jakiś motor, ale go nie tracimy. Bynajmniej na razie. Siedzibę klubu i w siedzibie klubu musimy mieć warsztat. W siedzibie klubu motocyklowego musimy mieć już jakieś pojazdy na stratę. No wiadomo, motory. Możecie tym sposobem kopiować sobie tego Dead Bike'a, czy jak on tam się nazywa, ten motor z Areny Wojny. Lub możecie robić tak jak ja tutaj, kopię EC. No, bardziej opłacalny interes. Tylko, że wtedy używacie motora do mobilnego, wstawiacie i motory trzymacie jakieś na stratę w siedzibie klubu. I żeby zrobić kolejną kopię, no to niestety trzeba będzie z innego garażu wezwać jakiś motorek i wjechać nim do mobilnego. Bo tu co kopia, to w mobilnym musi stać motor. Bo wiadomo, EC wam się nie przeniesie do siedziby klubu motocyklowego, ale to do tego dojdziemy. No to tak mamy. Wzywamy teraz auto, które kopiujemy, czyli mobilne z przechowalnią, ta albo pusta, jak robicie pierwszą kopię, albo już wstawiony jakiś motor. Siedziba klubu z warsztatem i tam umieszczone pojazdy na stratę. Obojętnie z którego garażu auto, które kopiujemy, no najlepiej właśnie jest to EC Shock tam z Areny Wojny. Dobra, auto już mamy. Ten mechanik daleko przysyła niekiedy te pojazdy, to dobrze mieć tutaj właśnie stworzoną taką akcję jak ja, żeby sobie odpalić, opuścić wtedy auto z respi się koło was. Dobra, wjeżdżamy tym pojazdem do bunkra, w bunkrze go zostawiamy. Albo tam koło tej białej skrzynki, albo już pod samym mobilnym, obojętnie. Zwyczajnie zostawiamy gdzieś ten pojazd u nas w bunkrze, wychodzimy na zewnątrz i teraz albo możecie się zarejestrować w Securo Serve, wezwać sobie buzarda i lecieć do swojej siedziby klubu motocyklowego poprzez buzardem, lub możecie się teleportować poprzez dołączenie tam do kogoś z innym trybem celowania. No, ten teleport już jest wszystkim znany. Odpalacie misję z mapy, dołączacie do kogoś z innym celowaniem, pierwszy komunikat potwierdzacie, drugi anulujecie. Sprawa prosta. No to kto ma te dead bike'i, no może sobie motory kopiować, wtedy nie będzie musiał się bawić w zamianę pojazdów miejscami. Ten skopiuje EC, będzie kopia moja w mobilnym, to bym musiał z innego garażu wezwać motor i wjechać nim do mobilnego, żeby zamienić je miejscami. No. O tyle by to trwało dłużej, a motorków by nie trzeba było wtedy, nie? Dobra, włazimy do tego klubu motocyklowego, tak jak mówię, tutaj tyle, ile na stratę macie miejsca, tyle możecie sobie wstawić tych pojazdów, no 10 chyba tylko wchodzi. Wsiadamy, strzałeczka w prawo, zmieniamy w tym aucie, pojeździe, znaczy motorze, kładzie, chuj na mnie, cokolwiek, opuszczamy warsztat. Wychodzimy na zewnątrz, no i wracamy do bunkra. To jest cała filozofia tego glitcha. I tak jak mówiłem, albo wracacie tym buzardem z Securo Serve, albo teleportujecie się do poprzez akcję inny tryb celowania. Po powrocie do bunkra wystarczy tylko wsiąść do naszego EC-ka. Zobaczycie, że dostanie tablice randomowe z tego blazera, którym byłem u mechanika w klubie. Wjeżdżamy do mobilki, zapisać kopię. Jeżeli tam mamy Fazio, potwierdzamy komunikat. Fazio wam się przeniesie do siedziby klubu. Kopia zostanie w mobilnym, oryginalne EC, które wzywaliśmy, wróci do swojego miejsca, w moim przypadku do areny. Jeszcze wyjdę na koniec pokazać, że wszystko jest.
No i żeby właśnie zrobić drugą kopię, byście musieli tam, nie, przez klub motocyklowy sobie wezwać Eclipse Tower Sancheza na przykład, wjechać nim do mobilki, wtedy ta kopia trafi do Eclipse Tower, Sanchez jest mobilnym i robicie to samo, wzywacie auto na do kopiowania, zostawiacie w bunkrze, udajecie się do klubu motocyklowego, w motorze na stratę zmieniacie cokolwiek, wracacie do bunkra, wsiadacie, wjeżdżacie i tak w kółko. Nie jest to trudne, nie trwa to też długo, że jest całkiem spoko. Pozdrawiam, elo.